Droga Joanno, na początku może po prostu przedstawię Ci, w jaki sposób ja widzę, w jaki sposób astrologia ewolucyjna w zasadzie działa i jak czytać swój kosmogram. W załączniku do swojego maila posiadasz swój kosmogram i jak sobie go otworzysz, dostaniesz po prostu, będziesz widziała przed sobą swój kosmogram, czyli Twój horoskop urodzenia, czyli moment, który w zasadzie dał Ci intencję do tego, aby być tym, kim jesteś, i aby stać się tym, kim jesteś. Horoskop, metodą astrologii ewolucyjnej, zawsze czytam, zaczynając od tego, co dzieje się z Plutonem, ponieważ Pluton jest to taka intencja, jest to tak jakby znaczenie Plutona, jest to skrawek, tak jakby z świadomości ludzkiej, którą stara zrozumieć się dusza poprzez inkarnację. I zostałaś urodzona w generacji ludzi posiadających Plutona w znaku wagi, czyli jest to naturalna generacja, czyli twoi rówieśnicy będą zmagali się z lekcjami balansu w relacjach po prostu towarzyskich, czyli w jaki sposób zachować zdrowy balans bądź znaleźć swój własny balans w relacjach z innymi ludźmi. I u ciebie Pluton jest w domu pierwszym, czyli naturalnie twoja dusza na poziomie takim podświadomym, ponieważ dusza działa na poziomie podświadomym, jest to w zasadzie wszystko to, czego nie wiemy. Dusza. I tutaj twoja dusza stara się tak jakby. Jest to nowy cykl ewolucji, czyli Pluton w domu pierwszym jest to początek nowego cyklu, który jeszcze nie do końca wiadomo, czym jest, ponieważ sam dom pierwszy i posiadasz ascendant w zasadzie w pannie, tak? Czyli sam dom pierwszy i Pluton w domu pierwszym w zasadzie oznacza, że dusza chce doświadczyć czegoś nowego, czyli jest tak jakby nowe pragnienie, które nie tyczy się w zupełnie tak jakby tego, co wcześniej twoja dusza znała, czyli to, nad czym teraz dusza twoja pracuje, jest w pewnym sensie czymś nowym, jest czymś nieznanym. I jest tutaj taka sprzeczność u ciebie w horoskopie, ponieważ Pluton jest w znaku wagi, ale jest w domu pierwszym. Czyli jako generacja osób urodzona z Plutonem w wadze, po prostu tak jakby starasz zrobić się balans w relacji, ale podczas gdy masz Plutona w domu pierwszym, starasz nauczyć się tego, jak zachować ten balans, ale jednocześnie szanując potrzeby innych, w pewnym sensie szanując balans tak jakby i to, czego inni potrzebują. I tutaj również twoja dusza, czyli Pluton w domu pierwszym, intencja jest taka, że dusza chce tak jakby mieć zupełną wolność w tym, co ma dopiero przyjść, zupełną wolność w stosunku do inicjacji nowych doświadczeń, inicjacji nowych wydarzeń. Czyli tutaj potrzebą jest tak jakby nieposiadanie żadnych ograniczeń. I to jest tak jakby, to jest coś, co stanowi również emocjonalne bezpieczeństwo, czyli za każdym razem, kiedy po prostu może pojawiać się jakiś zgrzyt w relacji z twoimi najbliższymi, wtedy po prostu nie będziesz wiedziała dlaczego, ale będziesz tak jakby stawiała bardziej na swoim i po prostu będziesz w pewnym sensie no, nie zgadzała się z innymi osobami, ponieważ Pluton w domu pierwszym potrzebuje zupełnej wolności, zupełnej takiej, zupełnego doświadczania życia i uczenia się życia w sposób empiryczny, czyli w taki sposób poprzez doświadczenie. I to jest, to po prostu może powodować takie zachwianie w relacjach z innymi osobami. I to, w jaki sposób ewolucja w zasadzie przechodzi, czyli to, w jaki sposób ewolucja dzieje się, musimy brać pod uwagę trójdzielność, czyli mamy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To, w jaki sposób ewolucja w zasadzie progresuje, czyli jak ewolucja postępuje, jest w horoskopie oznaczone poprzez węzeł księżycowy. Czyli węzeł księżycowy u ciebie to posiadasz tak zwane Rahu i Ketu, posiadasz na osi domów 4 i 10, a także na osi znaków bliźniąt i strzelca. I tutaj zapewne wiesz, gdzie masz swoje Ketu, Rahu, bo właśnie o tym mówię. Jeżeli spojrzysz sobie na swoje Ketu, Ketu jest to tak jakby sposób, w jaki twoja dusza starała się traktować życie
poprzednich, tak jakby inkarnacjach. Czyli jest to całokształt tego, co stanowi dla ciebie pewnego rodzaju taki fundament, pewnego rodzaju tak jakby ten punkt startu, że tak powiem, ponieważ Ketu oznacza tak jakby emocjonalnie to kablowanie emocjonalne, które w tobie zawsze jest. I Ketu i Rahu nie bez powodu są oznaczane, są nazywane węzłem księżycowym, ponieważ one działają razem z węzłem księżycowym. I twój księżyc jest w domu trzecim, czyli księżyc sam w sobie, on reprezentuje te emocje w danej, tak jakby w danym momencie, w danym życiu. Czyli nawiązując do Ketu, twoje Ketu jest w domu dziesiątym, a także jest w koniunkcji do Saturna. I to jest bardzo ciekawa dynamika. I oprócz tego, twój węzeł księżycowy jest w kwadraturze do Słońca w domu siódmym, Słońca w znaku ryb. To oznacza, że w pewnym sensie twoja dusza stara się tak jakby, skacze tak jakby pomiędzy Ketu a Rahu. W pewnym sensie każda kwadratura do węzła księżycowego, ona oznacza coś, co nazywa się ominiętym krokiem ewolucji. Mówię o tym, ponieważ kwadratura do węzła księżycowego oznacza pewnego rodzaju napięcie. Kwadratura jest to po prostu aspekt napięcia. I tutaj, podczas gdy masz Saturna w koniunkcji z Ketu, to oznacza, że możesz przeżywać tak jakby, są różne tak jakby wyjścia z tego, czyli są różne tłumaczenia tego. Albo twoja dusza w pewnym sensie odgrywa tematykę i odgrywa tak jakby przeszłą tematykę, przeszłe zagadnienia. I te zagadnienia związane są z byciem autorytetem i zbudowaniem siebie jako autorytetu socjalnego i autorytetu społecznego. I mówię o tym, ponieważ naturalnie posiadając Ketu w domu dziesiątym w bliźniętach, bardzo możliwe, że posiadasz w sobie tak jakby doświadczenia tego, jak to jest być autorytetem i jak to jest być osobą, do której ludzie zwracają się po pomoc w pewnym sensie. I podczas gdy posiadasz Ketu w domu dziesiątym, a także w znaku bliźniąt, oznacza to, że w zasadzie jesteś osobą, która ma bardzo, bardzo tak jakby rozmowną i komunikatywną. Podczas gdy ta komunikacja i to bycie tak jakby osobą, która jest takim researcherem i posiadaniem takiego zbioru wiedzy, to i podczas gdy masz tam Saturna, to w pewnym sensie może powodować, że w tym życiu obecnie będziesz pracowała nad czymś, co będzie związane tak jakby z odbudową tego, co wcześniej już żyłaś. I to stanowi jakiś cel, to stanowi pewnego rodzaju cel, który w zasadzie jest teraz reprezentowany tym, czym jest Twoje Słońce. Cel, czyli w zasadzie ta misja, którą człowiek jest tutaj, żeby spełnić w obecnym życiu, jest reprezentowana przez Słońce. Czyli tutaj Twoja dusza, ona tak jakby stara się, tak jakby skacze pomiędzy Ketu a Rahu. Czyli tutaj tak jakby to, jak rozwiązać to i żeby w ogóle ewolucja mogła postąpić, w Twoim wypadku tutaj, ponieważ Słońce ostatnio zrobiło koniunkcję do północnego węzła księżycowego, oznacza to, że tutaj rozwiązaniem jest w zasadzie północny węzeł księżycowy. Ponieważ dla niektórych to może być Ketu, czyli niektórzy będą musieli najpierw pracować na Ketu po to, żeby w ogóle ewolucja mogła ruszyć. I tutaj, podczas gdy masz ten resolution node, czyli tak jakby węzeł, który należy w tym życiu tak jakby robić, to jest u ciebie Rahu. I ten Rahu jest w znaku strzelca w domu czwartym. Czyli to naturalnie mi mówi, że po prostu zamiast gromadzić fakty, zamiast gromadzić w sobie tyle informacji, które mogą dać ci tak jakby fałszywy sens bezpieczeństwa i tego, że już wiesz coś i że podejmiesz decyzję opartą na faktach, zamiast tego o wiele bardziej warto jest, tak jakby w Twoim wypadku, posłuchać się swojej intuicji. I mówię o tym, ponieważ intuicja, czyli co jest reprezentowane w zasadzie tutaj Rahu w domu czwartym. Dom czwarty jest to dom emocji. Jest to dom tak jakby
dom tego, co jest płynne, dom tego, co zawsze się zmienia. Intuicja, czyli rahu, jest również się zmienia. Czyli tutaj zamiast gromadzenia faktów, o wiele lepiej w Twoim wypadku po to, aby podjąć właściwą decyzję w stosunku do przemieszczenia się, czy jakiegoś po prostu przeprowadzenia, bądź zmiany domu, tutaj musisz posłuchać się swojej intuicji. Czyli zamiast gromadzenia wielu faktów, może lepiej jest po prostu raczej wczuć się w siebie, wczuć się w swoje emocje i po prostu zaufać w pewnym sensie swoim emocjom. I teraz chciałbym pokazać Ci ciekawą dynamikę. Spójrz sobie na swój węzeł księżycowy. Masz Ketu w znaku bliźniąt, czyli oznacza to, że Ketu władane jest przez znak, który, przez planetę, która włada bliźniętami, czyli Merkurego. I posiadasz Rahu w znaku strzelca. Strzelec jest władany Jowiszem. I zobacz teraz, gdzie jest Jowisz i Merkury. Jowisz i Merkury są w domu szóstym i Merkury jest w zasadzie w znaku wodnika, natomiast Jowisz jest w znaku znaczy się ryb. I one są w koniunkcji, która nazywa się koniunkcja balsamiczna. To oznacza i to daje mi do zrozumienia, że Twoja ewolucja przede wszystkim w obecnym tak jakby życiu dotyczy tego, w jaki sposób nauczyć się tak jakby rozróżniać fakty od światopoglądu. Czyli tutaj musisz, jest tak jakby kulminacja, ponieważ Merkury oznacza fakty i gromadzenie takich suchych informacji, a Jowisz oznacza całokształt światopoglądowy, oznacza to tutaj, że biorąc to w stosunku do przeszłości, że mogłaś być osobą, która po prostu gromadziła tyle, miała problem tak jakby ze zrozumieniem, jak działa świat. I gromadziłaś bardzo wiele informacji. Bardzo wiele informacji, które w zasadzie one powodowały tak jakby, no jakby to powiedzieć, no takie przemęczenie, tak jakby mózgu, przemęczenie umysłowe w pewnym sensie. Dlatego, ponieważ księżyc, który również oznacza intelekt, jest w domu trzecim. I tutaj kulminacją jest to, podczas gdy właśnie Merkury i Jowisz są w takiej koniunkcji balsamicznej, ponieważ Merkury jest tak jakby, on dołącza do Jowisza, to oznacza, że wszelkie przeszłe takie jakby trudy twojej duszy, które starały się zrozumieć, jak działa świat, jaki jest światopogląd, gdzie jest w zasadzie prawda, jak wyglądają prawdziwe, naturalne prawa, jakimi rządzi się świat. To jest teraz, tutaj dochodzi wszystko do kulminacji i to może powodować po prostu, że w pewnym sensie, jeżeli będziesz czytała coś nowego, jeżeli będziesz chciała się czegoś nowego nauczyć, po prostu te informacje, one mogą wpadać jednym uchem, wypadać drugim uchem. I to jest spowodowane z tym, że ta koniunkcja Jowisza i Merkurego to jest koniunkcja balsamiczna, w której wszystko w zasadzie mutuje się i wszystko tak jakby w pewnym sensie zatraca się po to, aby odbył się nowy cykl, który będzie właśnie reprezentował Merkurego przed Jowiszem, tak jak, to znaczy po Jowiszu, czyli będzie w wyższym stopniu niż Jowisz. Dlatego tutaj według mnie po prostu Twoja dusza w przeszłości była kimś, była osobą, która w zasadzie była bardzo publiczna, osobą, która w pewnym sensie potrafiła komunikować się i ludzie zwracali się do Ciebie w celach komunikacji. To również mogło być związane z tym, że posiadałaś na przykład jakiś pomysł, który może w pewnym sensie popchnąć społeczeństwo i rozwój społeczny. W jakimś sensie popchnąć tak jakby jakąś ideę, jakiś pomysł, który może odświeżyć to, jak społecznie ludzie się komunikują. I tutaj istnieje takie ryzyko. I mówię o tym, ponieważ ryzyko tego, że tutaj, żeby mieć taki pomysł, żeby być osobą taką jak ty, żeby ten pomysł, być osobą, która jest tak jakby bardzo, jakby to powiedzieć, innowacyjna, jakoś, żeby wprowadzić jakąś innowację, musisz zrozumieć, w jaki sposób działa konsensus, czyli w jaki sposób działa ludzie i w zasadzie, co społecznie jest wynagradzane przez tak jakby szarą masę, którą są wszyscy ludzie, bo rozumiem i domyślam się, że po prostu nie identyfikujesz się z szarą masą, tak? Czyli żeby po prostu pojawił się w ogóle pomysł jakiejś innowacji, żeby zrobić coś, co społecznie
tak jakby będzie prowadziło do rozwoju społecznego, wtedy ktoś taki nie może czuć się częścią społeczeństwa, społeczności. I tutaj, jeżeli posiadasz taki pomysł, wiem, że rozmawialiśmy ze sobą, jednakże nie na tyle, żebym ja mógł to zdeterminować po prostu, ponieważ każdy horoskop to jest jedynie pewne spektrum możliwości. Dlatego, jeżeli posiadasz jakąś ideę, jakiś pomysł, żeby tak jakby w coś nowego wdrożyć społecznie, musisz zrozumieć i nauczyć się zasad, w jakie działa konsensus, czyli co jest wynagradzane przez konsensus. I tutaj takim trudem w zasadzie jest to, że możesz po prostu za bardzo tak jakby przechylić się na stronę konsensusu. Czyli tutaj taką tendencją i pokusą jest to, żeby w zasadzie zrozumieć, co społeczeństwo potrzebuje i w pewnym sensie uczestniczyć, identyfikować się ze społeczeństwem. Jednakże jeżeli u Ciebie masz potencjał, żeby otworzyć ludziom w pewnym sensie oczy na duchowość. Czyli mówię o tym, ponieważ Słońce jest w domu siódmym, a także w znaku ryb. I tutaj, jeżeli tak jakby będziesz miała jakiś pomysł, jak to zrobić, jeżeli będziesz czuła się częścią konsensusu, wtedy ten pomysł nie wyjdzie w pewnym sensie. Dlatego musisz być i rozumieć, że jesteś jednostką, która w zasadzie widzi to, jak działa społeczeństwo i rozumie zasady, jakie są powszechnie stosowane. Dlatego tutaj lepiej wykorzystać tak jakby konsensus, czyli ten właśnie to społeczność na swój korzyść, nauczyć się zasad, w jaki to działa i wtedy tak jakby wprowadzić swoją ideę, swój pomysł w działanie. I tutaj również warto jest tak jakby zrobić to w taki sposób, żeby być tak jakby być częścią konsensusu, ale nawet tak jakby żeby dołączyć, ale tak, żeby inni nie wiedzieli, że dołączasz na tej zasadzie. Czyli tutaj taka jest sygnatura osoby, która w zasadzie posiada bardzo dużą wiedzę, nie identyfikuje się społecznie, jest tak jakby w trakcie indywidualizacji, jednak uczestniczy społecznie, jednak rozumie, jak społeczeństwo działa, nie czuje się częścią, ponieważ wie, że jest oryginalna, wie, że jest jedyna w swoim rodzaju. I ponieważ tutaj kwadratura Słońca do węzła księżycowego w tych domach 10 i 4, ta kwadratura mówi, że tutaj jest duży potencjał na to, aby w zasadzie no po prostu pokazać ludziom, w jaki sposób działa duchowość i w jaki sposób w zasadzie no po prostu nauczać w pewnym sensie duchowości. I mówię o tym, ponieważ tutaj Jowisz jest również w znaku ryb. I w zasadzie Jowisz pewnego czasu on władał znakiem ryb, czyli to naturalnie daje ci taką pozycję osoby, która jest w stanie nauczać czegoś w bardzo zrozumiały sposób. I mówię o tym, ponieważ tutaj posiadając w zasadzie Słońce w znaku ryb w domu siódmym, jeżeli kogokolwiek byś uczyła, wtedy musisz tak jakby rozumiesz tą subiektywną tak jakby percepcję tej osoby, której nauczasz. Ale efektywne nauczanie to jest takie, w którym nauczyciel nie stara się tak jakby narzucić swojej woli. Tylko takie nauczanie, w którym nauczyciel stara się zrozumieć, tak jakby wczuć się w co ta druga osoba rozumie i co ta druga osoba chce i w czym jest dobra i o co jej w ogóle chodzi w życiu. Dlatego tutaj jest duży potencjał, bardzo duży potencjał na to, abyś w zasadzie nauczała jakichś dziedzin typu właśnie związanych ze zdrowiem, na przykład związanych z analizą czegoś, w jakimś takim tutaj researchem tak zwanym, ponieważ posiadasz i Merkurego, i Jowisza w domu szóstym, który odpowiada w zasadzie za pracę z ludźmi. I również Wenus w znaku wodnika jest tam, który oznacza za relacje, czyli tutaj naturalne relacje możesz posiadać dużo bliskich znajomych, którzy w zasadzie w pewnym sensie po prostu oni posiadają podobny światopogląd, jednak i również pracujesz z nimi w jakiś sposób. To wszystko mi wskazuje na to, że po prostu, zwłaszcza ten Saturn z Ketu z bliźniętami, on mi mówi po prostu, że posiadasz naturalną możliwość tego, aby być osobą autorytatywną, czyli być osobą, której inni chcą wysłuchać, bądź do której inni przychodzą po jakąś radę.
I teraz nawiązując do tego, ponieważ powiedziałeś, że chciałaś się przeprowadzić i według mnie to może być wpisane w pewnym sensie w twój horoskop, ponieważ również używam horoskopu, który nazywa się progresja. U ciebie obecnie wyślę ci też progresję. Progresji posiadasz księżyc w znaku raka, czyli w swoim własnym znaku. Masz tam również Marsa i Saturna, czyli w domu dziewiątym, który odpowiada za podróże. Czyli tutaj w zasadzie ten księżyc, on przejdzie do domu dziesiątego. Jednakże obecnie możesz potrzebować taką potrzebę właśnie, żeby zmienić swoje miejsce zamieszkania, żeby tak jakby znaleźć w pewnym sensie spokój gdzie indziej. I to by w zasadzie pasowało. I tak może się faktycznie stać i to może faktycznie ci pomóc, ponieważ właśnie w domu czwartym, czyli domu odpowiadającym za dom rodzinny, właśnie masz to Rahu. I tutaj również intuicja podpowiada mi coś takiego, że może, jedynie może, to jest takie moje po prostu i moje intuicyjne teraz tutaj wrażenie. Możliwe, że twoja dusza po prostu wcześniej w pewnym sensie opuściła jakąś kulturę, którą bardzo dobrze znała. I w pewnym sensie starała się tak jakby, bądź w zasadzie błądziła się poprzez inkarnację w coraz to innej kulturze. Przez to w pewnym sensie trudno było jej znaleźć tak jakby to, co jest prawdą. Ponieważ każda kultura, ona tłumaczy te naturalne prawdy w swój własny sposób. I tutaj prawda naturalna, jaką w zasadzie człowiek, czyli to, w jaki sposób i na jakich zasadach jesteśmy połączeni ze wszechświatem, jest reprezentowana przez archetyp strzelca, dlatego posiadasz go w drugim domu. Jeżeli teraz intuicyjnie czujesz, że gdzieś, tak jakby, że chcesz gdzieś po prostu mieszkać, że chcesz w jakimś mieście, w jakimś kraju, myślisz i czujesz podświadomie, że byłoby ci lepiej, wtedy może to jest w zasadzie w pewnym sensie jakaś wiadomość od twojej duszy, która mówi ci, że okej, w tym miejscu, tam gdzie czuję, że będzie mi dobrze, ja nauczę się tego i będę miała spokój i nie będę miała żadnych przeszkód do zrozumienia tak jakby prawdy i tej duchowej prawdy i uczenia się duchowości. Dlatego tutaj pasuje mi do tego w zasadzie przeprowadzka i po prostu relokacja, ponieważ może po prostu twoja dusza w pewnym sensie po prostu potrzebuje zmiany tej społecznej. Taki proces uspołeczniania, tym właśnie jest Saturn, prawda? I posiadasz go razem z Ketu, czyli tutaj naturalnie tak jakby przeszłość w pewnym sensie była związana z tym, w jaki sposób odnajdywałaś się społecznie, czyli w jaki sposób rozumiałaś, jak działa społeczeństwo. Czyli tutaj byłaś osobą, która w zasadzie w bardzo dobry sposób rozumiała, jak działa wszystko i w jaki sposób postawić krok po kroku, aby znaleźć się tą osobą, którą jest autorytet, który posiada jakąś społeczną, tak jakby pozycję. Jednakże teraz Rahu mówi ci w pewnym sensie i za pomocą różnych innych ludzi, którzy są reprezentowani Słońcem, mówi ci, że tutaj może już to nie jest kraj dla ciebie i że może więcej informacji, może lepiej by było gdzieś zmienić miejsce zamieszkania. I dzięki temu ta ewolucja w pewnym sensie może po prostu no, postąpić dzięki temu Rahu, ponieważ to jest resolution node, czyli to jest w zasadzie węzeł, który należy teraz rozwijać u ciebie. I tutaj posiadasz również Słońce w znaku ryb i również posiadasz ryby na descendancie. I tutaj jest bardzo duże ryzyko tego, że na przykład relacje z kimś, jeżeli nawiązujesz nową relację. I tutaj po prostu ryzyko jest tego, że widzisz drugą osobę w samych superlatywach. Czyli widzisz drugą osobę w taki sposób, że no po prostu nie zauważasz tak jakby nie zauważasz jej tak jakby cech, które może nie są koniecznie dla ciebie dobre, albo nie są to cechy, które w jakikolwiek sposób są pozytywne. Czyli tutaj istnieje pewnego rodzaju iluzji wywołanej przez relacje twoje personalne, czyli uważałbym po prostu na relacje z ludźmi, które czujesz podświadomie i czujesz intuicyjnie, że mogą
tak jakby nie być tym, co myślisz, mogą nie być w pewnym sensie tym, na co się przedstawiają. Dlatego tutaj ważne jest, aby być tak jakby ostrożnym w nowych relacjach. Posiadasz również tutaj Chirona w domu ósmym i posiadasz również Księżyc w domu trzecim w znaku Skorpiona, prawda? Czyli tutaj jest taka trochę dynamika tego, że no po prostu może z jednym rodziców w pewnym sensie nie czułaś takiej emocji, nie czułaś takiego połączenia emocjonalnego i ja to bym obstawiał w zasadzie na takie połączenie może z matką. Jest dosyć blisko z matką i w pewnym sensie musisz mieć ten kontakt z jakiegoś powodu cały czas i z jakiegoś powodu cały czas być w tym, tak jakby w rozmowie, takiej komunikacji tutaj właśnie z matką. I ponieważ tutaj Chiron jest w domu ósmym, ten Chiron w zasadzie on pokazuje, że istnieje tutaj również według mnie problem tego, w jaki sposób tak jakby połączyć się z drugą osobą, tego, w jaki sposób zaufać drugiej osobie. Czyli mówię tutaj o zaufaniu takim, z którym wiąże się w ogóle tak jakby dzielenie się swoimi zasobami, dzielenie się swoim życiem i swoim czasem takim. Tutaj istnieje po prostu, no tutaj taka blokada, tak jakby to powiedzieć, takie zawahanie się w stosunku do relacji z innymi osobami, co jest dosyć ważne, ponieważ to mogło zostać również wywołane tak jakby przeszłością. To mogło być wywołane w pewnym sensie tym, że po prostu albo ty w jakiś sposób po prostu nadużyłaś swojej władzy w celach jakichś takich, mówię tutaj o przeszłych tak jakby inkarnacjach, albo nadużyłaś jakoś swojej władzy w celach po prostu, które jedynie i wyłącznie no po prostu wzbogacają ciebie w jakiś sposób, ignorując kogoś, bądź po prostu ktoś wykorzystał ciebie w jakimś sensie. I tutaj mówię o tym nie bezpodstawnie, mówię o tym, ponieważ tutaj jest właśnie Ketu z tym Saturnem cały czas. Dlatego istnieje ryzyko i w zasadzie tutaj tego, że możesz mieć trudności po prostu z no, połączeniem się takim nawet no, osobowym, żeby być blisko z drugą osobą. I tym właśnie jest Chiron. Ale tym samym tutaj posiadając Chirona właśnie w domu ósmym, możesz nauczać ludzi tego i w pewnym sensie pokazać, że tutaj człowiek nie może zapominać się o sobie, nie może zapominać tak jakby o swoich własnych potrzebach. Czyli musi również, będąc w relacji z innymi, będąc po prostu na równi w relacjach ze wszystkimi socjalnie, musi również tak jakby pielęgnować swoje własne potrzeby, musi również rozumieć i skupiać się na tym, co on potrzebuje, ponieważ jeżeli będziemy drugą osobę obarczać tym, co w zasadzie my sami powinniśmy potrafić sobie tak jakby spełnić, potrafić zaspokoić w pewnym sensie swoje potrzeby, wtedy po prostu ta druga osoba obarczona naszymi potrzebami będzie czuła, że jest pewnego rodzaju dysbalans. Będzie dysbalans tego, że po prostu no ktoś będzie oczekiwał od kogoś zbyt wiele w relacji. Dlatego tutaj Chiron uczy również tego, że po prostu czasami, jeżeli ludzie chcą za dużo od ciebie, po prostu powiedz im, że ty też potrzebujesz tak jakby czasu, potrzebujesz czasu na swoją własną indywidualizację, na to, aby w zasadzie czasami może po prostu odosobnić się od ludzi i cały czas nie być dostępną dla ludzi, aby spędzać czasami czas cyklicznie samemu, aby w pewnym sensie mieć tak jakby czas dla siebie. I tutaj posiadasz Urana w zasadzie w retrogradacji właśnie w znaku wagi i w domu drugim. Czyli tutaj naturalnie potrzebą taką do przetrwania i potrzebą do rozwoju jest to, że ty cały czas indywidualizujesz się. Musisz tak jakby starać się rozumieć i budować cały czas nową wiedzę, budować nowe doświadczenia, budować nowe tak jakby informacje, których jeszcze twoja dusza nie zna. I to dzięki temu, jak ty będziesz miała czas na to, aby w zasadzie rozwijać się, dzięki temu zauważysz, że twoja wartość będzie wzrastała. Będziesz widziała siebie jako większą wartość. Czyli podczas gdy twoja wartość wzrośnie, będziesz rozumiała, że twoje decyzje również tak jakby są w pewnym sensie potrzebne. Nie tylko
nie tylko tobie samej, ale również decyzje i to, co chcesz zrobić, jest potrzebne w pewnym sensie społecznie. Czyli to, jak podczas gdy ty będziesz wzrastała swoją wartość, będzie wzrastać wszystko dookoła, bo dzięki temu w zasadzie podniesiesz swoją wibrację. I dom drugi to jest właśnie ta wibracja. Jeżeli wiemy, czego potrzebujemy i nie obarczamy innych tym, co potrzebujemy, wtedy człowiek jest bardzo tak jakby samowystarczalny i ta wibracja człowieka w pewnym sensie podnosi się. Jeżeli spojrzysz sobie teraz na swój kosmogram, na dole możesz widzieć balans tych elementów. Jak widzisz, posiadasz dużo, po prostu dużo planet i dużo energii żywiołu powietrza. Niestety nie posiadasz zbyt dużo energii ognia. Czyli chodzi tutaj o to, że po prostu istnieje tak jakby ryzyko tego, że zbyt dużo rzeczy będziesz cały czas myślała i będziesz, żeby przed podjęciem jakiejś decyzji w pewnym sensie będziesz musiała mieć tysiące faktów i informacji na temat tego, czy ta decyzja w ogóle jest dobra, czy nie. Dlatego tutaj radziłbym tobie, abyś skupiła się na właśnie swoich tak jakby emocjach i tak jakby swoim ciele emocjonalnym. Jeżeli wczujesz się w swoje emocje, wtedy one powiedzą ci, co jest dobre dla ciebie. Ja mówię tutaj o ewolucji, to jest twoja własna ewolucja, dlatego jeżeli ty czujesz, że po prostu emocjonalnie coś jest okej, to oznacza to, że to ciągnie i niesie ze sobą lekcję, która w pewnym sensie będzie ten wehikuł ewolucji pchała do przodu, będzie ten wehikuł twojej personalnej ewolucji mógł się rozwijać dzięki twoim emocjom. I tutaj po prostu, jeżeli czujesz coś w danym momencie intuicyjnie, zamiast tak jakby myśleć i w tym samym momencie, kiedy to poczujesz, zbierać informacje na ten temat, po prostu zrób to. Po prostu tak jakby podejmij decyzję nawet na ślepo. Po prostu zrób to i zaufaj temu, tej swojej intuicji. Ponieważ posiadasz tego właśnie Jowisza w znaku ryb, Słońce w znaku ryb, Księżyc w znaku Skorpiona. W ogóle to są planety, które one bardzo, bardzo ze sobą no, w zasadzie współgrają. Tak? Czyli posiadając Księżyc w znaku Skorpiona, no posiadasz bardzo głębokie tak jakby odnosienie do siebie samej, czyli jesteś w stanie zrozumieć tak jakby swoją otchłań, tak jakby swoją głębię. Twoje emocje są bardzo tak jakby bardzo silne, ale również tutaj jest również ryzyko tego, że po prostu kiedy będziesz czuć tak jakby przesilenie informacją, za dużo informacji, wtedy będziesz tworzyć dramę tak zwaną, czyli dramaturgię wokół siebie i wokół całej sytuacji. To jest ryzyko w zasadzie tutaj dla tego księżyca w domu trzecim w Skorpionie. Ale tutaj skupiając się w zasadzie na tym, na reszcie tych wodnych planet, czyli Jowisza i Słońca, no tutaj posiadasz bardzo dużo współczucia dla innych, bardzo dużo zrozumienia dla innych, ale również ten księżyc. On, podczas gdy pracujesz z innymi, jesteś w stanie tak jakby wczuć się w ich emocje, czyli możesz w pewnym sensie po prostu no, wyjawić to, co one wewnętrznie czują. Czyli często ludzie nam nie mówią, tak jakby oni mogą mówić jedno, jednakże ich emocje pokazują inne i to widać w ich ciele, widać w ich zachowaniu. Wydaje mi się, że tutaj masz dobrą właśnie energię do tego, żeby to wyczuć. Czyli tutaj cały dom szósty, Jowisz, Merkury, Wenus, to jest dom tak zwanych healerów, czyli to jest dom osób, które służą swoją duszą, służą swoimi umiejętnościami społecznie, bądź służą drugiej osobie. I to jest również, to jest pojęcie tak zwane karma jogi. I to nie bez powodu jest tak jakby dom służby, nie bez powodu jest tu dom, tak jakby dom związany ze zdrowiem. Ponieważ tutaj człowiek poprzez tą karma jogę, on uczy się tego i jest to również dom związany z pracą, dlatego ta karma joga, ona mówi, że poprzez pracę, jaką dany człowiek wykonuje, poprzez codzienne czynności, codziennie, ten człowiek w pewnym sensie rozumie swój dar, rozumie, w czym jest dobry, rozumie, dlaczego tak jakby praca daje mu spełnienie. I tutaj, jeżeli posiadasz taką pracę, którą musisz robić codziennie, wtedy zaczniesz rozumieć, że tak jakby twoja praca w pewnym sensie sama przez twoją pracę samą w sobie przemawia w pewnym sensie Bóg, czyli Bóg w pewnym sensie
On wie, że to, co robisz, jest dobre i to rozwija się w czasie. I to rozwija się tak jakby i kwitnie cała ta praca. I dzięki temu twoja osoba też będzie kwitła. Ja tutaj cały czas wskazuję i cały czas myślę o tym jako praca, która w jakiś sposób właśnie uduchawia innych. Ponieważ właśnie ten dom siódmy i właśnie ten Jowisz w rybach, no to jest w zasadzie Jowisz jest w 0 stopniach, prawie że jeden stopień ryb. Dlatego tutaj po prostu mogło występować instynktowne przebłyski intuicji. Po prostu, że coś wiesz, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo z jakiego powodu, nic nie robi żadnego logicznego sensu, a jednak ty coś wiesz i faktycznie tak się stało. W tym zasadzie jest Jowisz. I tutaj ja bym w zasadzie umieścił cię w takim, z tego co ja po prostu no, z naszego doświadczenia razem, jak, z naszej znajomości i o tym, o czym rozmawialiśmy, ja bym po prostu umieścił cię w takim miejscu ewolucji, w którym to tak jakby z poziomu indywidualizacji, czyli tego uranicznego poziomu, przechodzisz na poziom ryb, na poziom duchowy, czyli o tym w zasadzie mówi mi trochę twój horoskop, ponieważ tutaj właśnie indywidualizacja jest w pewnym stopniu reprezentowana i symbolizowana przez to właśnie myślenie cały czas. Masz dużo bliźniąt i to jest twoje ketu w zasadzie i cały dom dziesiąty jest tymi bliźniętami, czyli proces indywidualizacji cały czas trwa i tutaj posiadając władcę Rahu, czyli Jowisza w 0 stopniach ryb, to mi może mówić, że w zasadzie tutaj zaczyna się proces duchowości. Zaczyna się proces zrozumienia i tak jakby skierowania oczu do Boga, skierowania oczu do tego, jak połączyć się ze źródłem. I muszę również wspomnieć w tym momencie, że Pluton w retrogradacji, ponieważ każda tak jakby Pluton to jest tak jakby impuls do odseparowania się, do zrozumienia źródła. Odseparowania się od zrozumienia źródła, tak jakby tego, co stworzyło, czyli życie pełną fizyczności, cały czas życie pieniędzmi, życie tak jakby doświadczaniem życia fizycznego. To by był Pluton bez retrogradacji, normalny. Jednak ty posiadasz Plutona w retrogradacji, czyli to oznacza, że tutaj dusza posiada takie podświadome, tak jakby przyciągnięcie jej do źródła, z powrotem do tego, co chce, czyli tutaj ona chce tak jakby zwrócić oczy z powrotem do źródła, czyli stara się zrozumieć siebie samą, czyli poprzez ciebie, Joannę, w taki sposób bardziej duchowy. Czyli tutaj mniej może być istotna dla ciebie dynamika tego, żeby po prostu mieć więcej, cały czas doświadczać życia, aby mieć to, aby mieć tamto. Tutaj dusza chce tak jakby zwrócić oczy do środka, zwrócić oczy bardziej do źródła, do tego, co ją w ogóle stworzyło. I ja również nie wspomniałem tego wcześniej, ale również czasami sugeruję się takim systemem, który nazywa się Human Design. I wedle twoich danych, które mi podałaś, posiadasz energię osoby, która jest kimś takim, kimś, kto jest manifestorem. I manifestor jest to dosłownie energia i osoba, która jest w stanie ruszyć tak jakby energię sprawczą. Czyli jest to osoba, która potrafi połączyć niektórych ludzi. I ci ludzie coś stworzą, tak jakby nowego, i to coś będzie działało, i to coś zapoczątkuje coś. Czyli tutaj manifestor, ta energia jest tak jakby nakierowana na to, żeby manifestować różne rzeczy na świecie. Czyli często możesz zauważyć, że na przykład pomyślisz coś, wyobrazisz sobie coś, za jakiś czas zwizualizujesz coś, czy poprzez jakąś afirmację, przyciągniesz coś do swojego życia. Czyli tutaj energia manifestora jest dla Ciebie naturalna, czyli energia, która w zasadzie jest bardzo, bardzo yang, czyli jest nakierowana na działanie. I tutaj będziesz działała tak jakby. I ktoś, kto posiada energię manifestora, on w zasadzie wpływa na ludzi z ich otoczenia. Czyli to jest naturalna energia, tak jakby manifestor, czyli to jest zbudowane na aurze. I ta twoja aura naturalnie może odpychać ludzi. I ona może odpychać pozytywnie bądź negatywnie ludzi. Czyli niektórzy będą rezonowali z tym, z twoją energią, niektórzy nie. I z tym trzeba się tak jakby pogodzić.
I tutaj radą dla kogoś, kto posiada energię manifestora, jest to, żeby ona przed czymkolwiek, co zrobi, informowała innych o tym, co zrobi. Tutaj nie chodzi o to, żeby pytać się o przyzwolenie jakieś, pytać się o coś, tylko po prostu, żeby informować innych. Ponieważ manifestor posiada energię, która wywołuje impact, ona wywołuje jakiś efekt. I ten efekt może być pozytywny bądź negatywny. Lepiej, i to w zależności od ludzi, jak oni to odbiorą. Jednakże ty masz swoje życie, tak? Dlatego musisz postępować, musisz tak jakby podejmować decyzje. Jednakże zanim podejmiesz decyzję, warto jest po prostu poinformować innych o tym, co zamierzasz zrobić. I dzięki temu inni będą przygotowani i nie zaskoczysz ich tak jakby czymś po prostu, co przyszło dla nich znienacka. Czyli na przykład zamierzasz jakąś nową pracę, na przykład nową pozycję, nową pracę dostałaś i mówisz, i będziesz wiedziała, że na przykład musisz się gdzieś przeprowadzić, musisz coś zrobić. Zamiast będąc cicho na ten temat, po prostu zakomunikuj to swoim najbliższym, że słuchaj, ja będę robić to i to, wtedy i wtedy, tylko daję ci to do zrozumienia, chcę, żebyś wiedział, po prostu robię to wtedy i wtedy. Czyli komunikujesz innym to, co chcesz zrobić. Komunikujesz innym to, w jaki sposób, tak jakby twoje działania, i dzięki temu unikniesz niepotrzebnych konfliktów. Wróć sobie może po prostu pamięcią do tego, jakie było twoje dzieciństwo. Czy twoi rodzice, czy oni tak jakby zakazywali ci tak jakby poznawania świata? Zastanów się nad tym, ponieważ dzieci manifestorzy, oni często po prostu są wszędzie. Tak jakby można porównać to z posiadaniem ADHD, można porównać to no, po prostu potrzebą doświadczania świata. I możesz tak jakby przypomnieć sobie i wrócić pamięcią do tego, co działo się za twojego dzieciństwa, ponieważ często rodzice nie rozumieją, że ta energia jest potrzebna dla dziecka. Czyli dzieci manifestorzy, oni bardzo często są dziećmi, które w zasadzie one potrzebują również być samotnie. Potrzebują czasu na to, aby w zasadzie no, więcej wolności w pewnym sensie. I podczas gdy ta wolność jest w pewnym stopniu ograniczana, no to wtedy to dziecko będzie po prostu podrażnione emocjonalnie i te emocje zaczną wypływać na wierzch. A podczas gdy manifestor jest w stanie wywołać impact na innych, wtedy te emocje są tak jakby niemiłe. Dlatego tutaj sęk tkwi w tym, żeby w zasadzie poinformować ludzi na temat twoich następnych ruchów, na temat tego, co w zasadzie zamierzasz zrobić. I tutaj jesteś w zasadzie, posiadasz emocjonalny autorytet, tak? Czyli tutaj dla ciebie nie ma czegoś takiego, że nie możesz podjąć tak jakby decyzji w danym momencie, tak? Czyli tak jakby autorytet emocjonalny, to jak wczuć się, autorytet emocjonalny, czyli mówię teraz, w jaki sposób podejmować decyzje takie, aby były tak jakby ok w stosunku do tego, kim ty jesteś. Często podejmujemy decyzje tak jakby z głowy, z naszego umysłu, ale umysł jest poddany tak jakby temu procesowi uspołeczniania i indoktrynacji. Czyli często decyzje, które podejmujemy z tej indoktrynacji, one nie są dobre w stosunku do tego, kim jesteśmy. Czyli u ciebie posiadasz autorytet emocjonalny. I emocje to tak jak księżyc. One w pewnym sensie są, w pewnym sensie ich nie ma. Czasami są, czasami nie ma. Zawsze są, ale zawsze są wysoko i zawsze są nisko. Czyli tutaj, aby podjąć dobrą decyzję na temat czegoś, musisz przejść przez coś, co nazywa się falą emocjonalną. Czyli musisz dać sobie czas na to, aby czuć się tak jakby bardzo pozytywnie i optymistycznie na temat danej rzeczy, ale również pozwolić sobie czuć się źle na temat danej rzeczy. I tutaj w momencie, gdy dana decyzja, tak jakby gdy twoje emocje na temat danej decyzji przejdą przez cały wachlarz emocjonalny, wtedy pojawi się u ciebie coś, co nazywa się przejrzystością i będziesz wiedziała, czy to jest dobre, czy nie. Jeżeli podejmiesz decyzję w danym momencie, na daną chwilę, tak jakby jeżeli ktoś ci coś oferuje i ty mówisz tak, to jest decyzja, która nie przeszła przez falę emocjonalną. Dlatego w twoim wypadku, będąc
manifestorem w stosunku do Human Design systemu, będąc manifestorem i będąc kimś, kto posiada autorytet emocjonalny, potrzebujesz czasu na podjęcie decyzji. I ta fala emocjonalna, ona może trwać dni, może trwać tydzień. Czyli musisz dać sobie czas na to, aby po prostu zauważyć wszystkie pozytywy i wszystkie negatywy na temat danej decyzji, danego, tak jakby, danego kroku, po prostu nowego kroku w Twoim życiu. Dlatego chciałbym jeszcze, żebyś w zasadzie wróciła pamięcią do swojego pierwszego powrotu Saturna, właśnie tych początku lat 30. I czy nie wydarzyło się wtedy coś, albo, to znaczy na pewno się coś wydarzyło, ale czy wtedy w zasadzie, żebyś wróciła pamięcią do sytuacji, które wywarły w tobie jakieś wrażenie w twoim życiu, kiedy coś się zmieniło. I ja na początku konsultacji powiedziałem, że Saturn razem z Ketu, one mogą powodować, że człowiek po prostu będzie budował zasoby poprzedniego życia z powrotem. Będzie korzystał z zasobów poprzedniego życia, bądź przeżyje jeszcze raz jakąś sytuację z poprzedniego, tak jakby no, z poprzednich inkarnacji. Dlatego tutaj największe napięcie, kiedy to mogło się stać, jest właśnie tutaj lata, początek lat 30., czyli rok 28-29. To są lata, w których możesz czuć największe napięcie właśnie tej dynamiki życia przeszłego. Dlatego wróć pamięcią i po prostu zastanów się, czy w zasadzie nie było jakieś symboliczne wydarzenie, które bardzo dużo dla Ciebie znaczyło. Jeżeli coś takiego się wydarzyło, to będzie oznaczało, że jest to w pewnym sensie powiązane z Twoimi poprzednimi doświadczeniami jako duszy w poprzednim życiu. I to może właśnie być związane z komunikacją, to może być związane z byciem autorytetem w jakiś sposób. Może stałaś się autorytetem, może straciłaś autorytet, może coś się zmieniło właśnie w takiej sferze ciebie, a społecznej. To by było odpowiednikiem w zasadzie domu 10, Saturna w bliźniętach i Ketu w bliźniętach, a także Marsa w bliźniętach, ponieważ on też jest blisko i cały ten dom jest w zasadzie bardzo ciekawy. Droga Joanno, jeżeli masz jakieś pytania, wiesz, że możemy porozmawiać zawsze, wiesz, że możemy zawsze wymienić się poglądami na ten temat. Mam nadzieję, że jakoś pomogłem Ci rzucić nowym okiem, nową perspektywę na Twój horoskop. Jeżeli posiadasz, tak jak powiedziałem, więcej pytań, bądź potrzebujesz więcej wskazówek, jakichś bardziej specyficznych, śmiało pisz. Jak wiesz, że jestem do dyspozycji, do korespondencji cały czas. Bardzo mi miło. Dziękuję za zaufanie i za możliwość wglądu w Twój horoskop. Pozdrawiam serdecznie, Joanno.